Witaj Paweł, mam okazję dzisiaj gościć w Twoim klubie. Mija rok od założenia, niedługo będzie pierwszy roczek. Powiedz, ciężko jest prowadzić taki klub? Witam serdecznie, dokładnie rok już minął. Właśnie jesteśmy w przygotowaniach do urodzin w tym miesiącu. Będą urodziny, pierwsze urodziny klubu. Czy jest ciężko? No, jest łatwo, konkurencji jest sporo. Jest to mój drugi klub, jak wiemy, pierwszy klub, który ma już 14 lat, jest na Bielanach. Teraz od roku funkcjonuje drugi klub w Łomiankach. I no, jakoś dajemy radę, aczkolwiek początki zawsze są trudne, ale klientów przybywa coraz więcej ludzi nas stwierdza, przychodząc tutaj, że jest fajnie, że jest dobra obsługa, że są dobrzy fachowcy, że sprzęt jest fajny, także coraz więcej ludzi się do nas przekonuje i rzeczywiście no, popołudniami już jest tak, że już nie ma gdzie zaparkować. No właśnie, miałem okazję uczestniczyć w oprowadzeniu, pokazałeś mi klub. Wielkim atutem jest to, że on jest nowy, jest sprzęt no, doskonały, dobre warunki. Jest bardzo dużo i duży wybór sprzętu i tak na dobrą sprawę, jak wchodziłem, nie spodziewałem się, że będzie to aż tak duże. Tak, rzeczywiście z zewnątrz ten klub nie wydaje się taki duży. I dopiero jak się wejdzie do środka, jak się obejdzie cały klub, to widać, że no jest dosyć spory i no tutaj właśnie no jest potrzeba zareklamowania tego miejsca od środka, tak? Bo tak, trzeba zrobić to z przewodnikiem. Dokładnie. Z zewnątrz, ponieważ klub jest przy samej drodze głównej, więc dziennie przejeżdża tutaj 50 tysięcy samochodów, więc widać ten klub, natomiast nie widać, jak on wygląda w środku. No cóż, no, ja już na bazie doświadczenia i tego, że no, na Bielanach klub funkcjonuje 14 lat. Już wiem, co powinno być, czego może brakować. No to tutaj staram się, aczkolwiek nie. Też nie udało mi się tam wszystkiego zrobić tak, jak bym chciał i no, popełniłem kilka błędów. No ale cały czas nadrabiam, tak, i robię tak, żeby rzeczywiście klient był bardzo zadowolony, sprzętu jest bardzo dużo, no i oczywiście jest sala, gdzie są sporty walki, ponieważ trochę się na tym znasz, jakby nie było. Trochę się na tym znam i rzeczywiście te sporty walki to jest moje całe życie, więc mój taki plan na klub, na ten biznes to jest głównie to, że oczywiście jest siłownia, jest fitness, ale nie może zabraknąć salki do sportu walki. A powiedz, jak wielki jest klub? Ile to jest metrów kwadratowych? To jest około 1000 metrów. No oczywiście podzielone na strefy. Strefa wolnych ciężarów, strefa crossfitowa, strefa z maszynami siłowymi, strefa cardio, rowerki, spinning, no i oczywiście mata, gdzie są prowadzone zajęcia ze sportu walki. Krótko mówiąc, wszystko co potrzeba. Powiedz w takim razie, no sam bierzesz udział w zajęciach, prowadzisz jakieś zajęcia? Znaczy tu w Łomiankach na razie jeszcze nie, na Bielanach prowadzę zajęcia judo dla dorosłych. 3 razy w tygodniu zapraszam, dosyć fajna grupa. To już od lat prowadzę, natomiast tutaj prawdopodobnie też jest takie zapotrzebowanie, żeby wprowadzić te zajęcia z judo dla dorosłych i myślę, że też ja będę prowadził. Natomiast jestem cały czas i kontroluję, co się dzieje i jak coś, to wspieram pracowników, trenerów. No właśnie, ile osób jest zaangażowanych w taką dzienną pracę w klubie? Ojej, ile osób? W sumie tak, jeżeli chodzi o powiem tak, dwa kluby, tak, to jest około 50 osób.
Także dosyć sporo. No to już nieźle. Tutaj masz oddzielnych jeszcze trenerów od, nie wiem, crossfitu, ciężarów? Tak, oczywiście, no to wiadomo, no, jeżeli mówimy o profesjonalizmie, o tym, żeby to było naprowadzone z sensem i na dobrym poziomie, na bardzo dobrym, to musi być taka dosyć mocna specjalizacja, czyli trener jest oddzielny od crossfitu, oddzielny jest trener od siłowni, oddzielny od sportu walki, od fitnessu. Zapomniałem o salce fitnessowej powiedzieć, która nie wiem, czy pokazywaliśmy, jak nie, to przejdziemy, która też jest dosyć spora i pań mamy też coraz więcej. Także tutaj oczywiście musi być no, trener wyspecjalizowany w danym tutaj temacie, a taki trener, który jest od wszystkiego, no to wiadomo, no to jest słaby. Dokładnie. Jeszcze zapytam, można was na pewno znaleźć w internecie wszelkie dane, a od której jeszcze, tak już jak rozmawiamy, od której do której klub jest czynny? Klub w Łomiankach jest czynny od godziny 6.30 do 23.00 i powiem tak, że 6.30 już jest trochę klientów, także... Chcą załatwić trening przed pracą. Chcą załatwić trening przed pracą i do pracy już pojechać wypocząć. Dzięki wielkie w takim razie za oprowadzenie i tą krótką rozmowę o klubie.